Bardzo podobno.
Magen ewidentnie próbuje zepchnąć pod siatkę. Zobacz, się zatrzymał. Nie chciał go już ganiać Dawida. Pokazuje mu to, bijemy się, nie uciekaj. Natomiast Dawid może orbitować i robi to myślę. No kto by się chciał bić z cięższym tokiem Sararo? Jest nawet wkurzonym tokiem Sararo, bo to nie było. Ten knockdown na pewno zagrał troszkę Tomkowi na ambicji. Natomiast to kurina, pierwsza minuta, tu trzeba jednak ruszyć za rywalem, nie ma już na co czekać. Tak, teraz widać, że ma już chaotycznie, teraz próbuje uciec Dawid. Wyprawy Sarary. Zamyka go. Natomiast nie oszukujmy się, na pewno też bardzo męczy to orbitowanie Dawida. Ładna próba tych wpisu. Wszystko niszczycie jego narożnik i teraz seria uderzenia od Tomka. Oj, Dawid naprawdę się wymęczy tym uciekaniem. Tak, tak, tutaj jest jeszcze ten element odwracania się, to sędzia może też zinterpretować brak takiej obrony aktywnej i tutaj będzie liczenie. Przypomnijmy, te wszystkie ciosy są naprawdę widać z całej siły wykonania Dawida, jeśli chodzi o tą obronówki i to dodatkowo wyłęczy. Ale jak na razie, póki co, wytrzymuje. Babo, szczerze, że nie wiem, czy on zdał więcej ciosów w tej rundzie, by tak to wszystko liczyć. Mimo, że jest na wsteczny, często atakuje. Tak, ale te wszystkie przewrotne wybryzje go na pewno bardzo męczą. Natomiast zostało 50 sekund drugiej rundy. Nie wiem, czy Tomek dobrze robi, nie rzucając się na Dawida. Nałożył sobie naprawdę duże ciśnienie na rundę trzecią. I teraz poszedł. Widać, że te ataki są takie wściekłe. Ciekawe, czy Denis Zamiński ogląda tę walkę w szatni, to jest bohater naszego main eventu. Sędzia Jaru zwraca uwagę Dawidowi Zamińskiemu. Musimy się bić, nie ma co uciekać. Choć jak wspomnieliśmy wcześniej, ten jest dalej dziwi. Tak, dużo elementów ucieczki w tej drugiej rundzie, no i tutaj sędzia Piotr Jarusz na słusznie zwrócił Krajzniemu na to uwagę. Coraz kolejny zamknięty pod siatką. I mocne kopnięcie w wykonaniu Sarary. Dużo tych obrotowych technik. Tak, w wykonaniu Krajzniemu. Ale widzieliśmy również, że narożnik Tomka na końcu już gwałtownie zaczął reagować, że działa i działa i już go masz, i musisz uderzać. Tak, gdy ma zapewnionego pod siatkę Krajzniemu, trzeba atakować. Bo inaczej będzie właśnie orbitował cały czas i unikał tych mocnych wymian. Tutaj mieliśmy przykład właśnie, kiedy jest zamknięty pod siatką. Praktycznie się o nim opiera i jest bardzo łatwym celem. Jak sądzicie, skąd wynika taka powściągliwość Tomka, jeżeli chodzi o wprowadzenie ataku? Myślę, że Tomek czeka, aż kryzys sobie będzie ustawiony nierówno pod siatką, ale jak idziemy do tego, bardzo trudno doprowadzić, ponieważ jest to zawodnik, który wyprowadza wiele tych uderzeń, kopnięć obrotowych. Często również obraca się plecami tylko po to, aby właśnie uciekł z podciągu. Myślę, że Dawid ma taki niekonwencjonalny styl, który nie pasuje. On ma nisko opuszczone te ręce. Sami powiedzieliśmy, kopie dużo obrotowych kopnięć. To jest styl, który
ucieczki po oktagonie orbitowania. Dawid Załęcki nie reaguje na te irytacje Tomka Sarary. Zobaczmy w samej postawie, jaka jest różnica. Tomek w pozycji bokserskiej, Dawid odwrotnie. Jeżeli tak, to był